Colonel, this is Noble One. There are no rebels. The Covenant are on Reach. Acknowledge? Come again, Noble One. Did you say Covenant? Affirmative. It's the Winter Contingency. May God help us all. Cześć wszystkim, jesteście na kanale Wielkim i Halo. Pogadamy sobie dzisiaj o wielkiej premierze na Steamie i na ogólnie na komputerze, na systemie operacyjnym Microsoftu Windows 10, czyli o właśnie co to jest Master Chief Collection, a konkretnie części Halo Reach. Halo Reach wyszło na komputery osobiste po 9 latach obecności na Xboxie 360 i potem premierze na Xboxie One w ramach oczywiście wstecznej kompatybilności razem z premierą Halo Reach w ramach Master Chief Collection na Xboxie One odświeżonej wersji, czyli duża, wysoka rozdziałka, dużo klatek na sekundę i ogólnie no, ulepszona graficznie podpicowana wersja, taka jak inne części tej kolekcji na tamtej konsoli. No ale dzisiaj będziemy mówić dokładnie o PC-cie. Ja sobie zagrałem pierwszą misję już na obu platformach, na One trochę z rozpędu. No jest to tam ładniejsze, jest to płynniejsze, ale szczerze mówiąc po ograniu pięciu innych części to już tak trochę nie robi na mnie wrażenia. A wiecie, co na mnie zrobiło wrażenie? Granie na myszy i klawiaturze. Dobra, żebyśmy wiedzieli, z jakiego punktu wychodzimy. Ja jestem graczem typowo konsolowym. Kiedyś grałem na PC-tach, PC-ty były całym życiem, ale to było wiadomo czasy, kiedy nie można sobie było pozwolić na sprzęt, który, na drogi sprzęt, który jest tylko i wyłącznie do grania. Teraz czasy się na szczęście zmieniły i możemy grać na czym nam się podoba. Na komputer w domu musiał być, bo coś tam się jednak, pomimo wszelkiej opinii, coś tam się na nim jednak uczyliśmy. Więc komputer był zawsze, jeżeli zwalniał, psuł się, to trzeba było kupić nowy i on zawsze był siłą rzeczy dostępny i zawsze się na nim grało. No a jak człowiek trochę podrósł, mógł sam dokonać wyboru, to się okazało, że są lepsze w moim wypadku sposoby na granie i na doświadczanie wirtualnej rozrywki, interaktywnej rozrywki. Takie jak właśnie gry konsolowe, no i tam zostałem i nie wiem jakby to policzyć. No ponad 10 lat nie gram na komputerze. Jedyne gry co grałem na komputerze to jakieś Into the Breach czy coś. Pojedyncze gierki, indyki, które mnie tak bardzo zafascynowały, że musiałem już je wziąć, a i tak później je kupowałem jak wychodziły na innych platformach. Nie wiem, Anomalkę kupiłem na Xboxie 360, a Anomaly Warzone Earth kupiłem na Xboxie 360, a wspomniany już Into the Breach zaliczyłem potem drugi raz na Switchu. Więc to były takie przypadki. No teraz wracam na komputer siłą rzeczy, bo jest tutaj Halo i o tym oczywiście będziemy robić jakiegoś rodzaju rzeczy. No i wiadomo, Halo mnie przywróciło na łono PC-ta również wcześniej. To było 2 lata temu, coś takiego. Przy okazji Halo Wars 2, jest cały let's play na kanale Halo Warsów 2, więc no, jeżeli interesuje nas temat Halo, to temat PC-tów nie może nas absolutnie ominąć. No i teraz mamy wielkiego, prawdziwego F1 od czasów Halo 2 w 2007 roku, który wyszedł przy okazji Halo Visty. Ani Vista, ani Halo 2 nie spotkało się wtedy ze zbyt dobrym przyjęciem. No a teraz wychodzi, no i nie wiem, wychodzi na to, że Halo jest taką forpocztą dla Steama, takim bardzo dużym produktem, który jednak się odcina od jakiejś ekskluzywności na Epic Games Store. No, Microsoft jest na tyle potężną i dobrze radzącą sobie firmą, że może sobie przedłożyć jakby dobry PR tego, że my nie będziemy na Epic Store, nad finansowe tutaj bonusy od Epic, od firmy Epic Games oczywiście. Więc mamy to wszystko na Steamie. Kupiłem chyba Halo Reach za 36 zł. To jest świetna cena. No mamy tu do czynienia z 9-letnią grą, ale no siedzieli nad nią i ją teraz picowali, żeby wam chodziła na nowoczesnych komputerach, żeby była wielka rozdziałka, wielkie było dobrze. No i porozmawiamy sobie dzisiaj, jak to wypadło głównie sterowanie mysza i klawiatura. No było bardzo trudno mi się odzwyczaić od mojego standardowego tutaj ustawienia. I z Halo jest wiadomo podstawowy problem. To nie była gra robiona na wszystko, tak jak są prawie wszystkie obecne FPS-y robione, tylko to była gra robiona konkretnie na pada. Wszystkie mechaniki, jakie do niej wprowadzono, były myślane pod kątem sterowania do pada. To, że mamy tylko dwie bronie, które przełączamy jednym przyciskiem zamiast klawiszów od 1 do 9,
i takiego uzbrojenia arsenału nosi przy sobie, to była specyfika pada. To, że granat rzucamy osobnym przyciskiem, to, że bijemy osobnym przyciskiem, to wszystko się wzięło właśnie z tego, że nie przełączymy się na nóż i nie walniemy tak szybko, jakbyśmy to zrobili na PC-cie. I to wszystko zostało tutaj. Wciąż mamy duży nacisk na ruch w Halo, że nie musimy wstawać, przykucać, możemy się cały czas poruszać, skakać wysoko. To jest wszystko specyfika pada. Wiecie, dzisiaj możemy super precyzyjnie sobie celować na myszce w FPS-ach stworzonych pod to. No w Halo cały czas tego nie ma. Tam bardziej jest taki bardziej oldschoolowy feeling, oldschoolowy gameplay. No i teraz to w jaki sposób trafia na PC-ta. No i teraz po pograniu mam wrażenie, że nawet te niektóre FPS-y, które nie wiem, również były robione przede wszystkim na konsole, czyli no byśmy musieli tutaj powiedzieć głównie o ekskluzywach od Sony, czyli nie wiem, Killzone'ach, Resistance'ach, tego typu rzeczach, to one i tak by się lepiej sprawdziły w tego typu, bo one jednak były dość standardowe, dość zachowawcze i dość takie standardowe, bo dużo bardziej standardowe niż gameplay w Halo. No powiem tak, zagrałem sobie wczoraj na heroicznym w Halo Reach na Xbox One i mi się grało w to tak jak zwykle mi się gra, no takie poczucie, takie to jest taki mój normalny, standardowy tryb, niego mi się gra najlepiej, no i to była pierwsza misja, nie żadnych trudności. No a jak dzisiaj zagrałem pierwszą misję na heroicznym, no ustawiłem, nie wiedziałem jak to będzie, no zdecydowałem się na ten tryb, no to tu już się czułem jak na poziomie łatwym, macie gdzieś tam w tle mój gameplay cały czas, tam nie było ani przez chwilę żadnych problemów, raz się nadziałem na granat przez swoją nieuwagę, bo zaszarżowałem za bardzo w ciasnym pomieszczeniu, no i to jest typowy błąd, kiedy się ginie w Halo nawet na łatwych poziomach, no i tak to się skończyło. Więc powiem tak, myszka i klawiatura zdaje mi się, że zbyt łatwo, za bardzo ułatwiają rozrywkę. Wtedy już kompletnie chodzi się praktycznie cały czas z pistoletem albo z bronią precyzyjną, z DMR-ką czy czymś, w tym przypadku akurat Halo Reach. Dużo bardziej niż z karabinem. Karabin się przydawał, bo mogliśmy czasami sobie pomóc nim, zdjąć jakichś innych przeciwników, wiadomo, osłony i tak dalej, ale w tej chwili celność mamy tak zabójczą, że praktycznie nie używałem karabinu, się non stop kończyło amunicję do pistoletu podstawowego Magnuma, bo nim się grało, po prostu się przechodziło jak przez masło przez tych kowenantów. Wystarczyła odrobina samozachowawczości, odpowiednie celowanie, no i zabijałem ja, gość, który od 10 lat nie grał w FPS-a na komputerze, na myszce i klawiaturze. A co dopiero jacyś wymiatacze w CS-a, oni po prostu będą mordować tę grę. No i mordowanie gry to jest coś, o co zaczynam się w tej chwili martwić, bo to jest główny temat, który tutaj przynoszę. Generalnie bazowe założenie jest takie, że to jest gra dla wszystkich i w tej chwili można powiedzieć, że na wszystko. Na wszystko w sensie na konsole i na PC. To uznajmy za te bazowe platformy. Wiadomo, że PC się najbardziej wyróżnia, więc to jest coś, co daje nam jakąś inną wersję naszej ukochanej gry. I to jest w tej chwili produkt dla każdego. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Halo ma być dla każdego. Jak najwięcej osób ma sprawdzić tę świetną serię. Teraz będzie problem sprawdzić ją jakoś tak bardzo naraz. Nie wiem, czy będzie ktoś na tyle natychmiast lecieć kupować z wyprzedzenia cały pakiet. Ale ma taką możliwość. Może doświadczyć tych świetnych gier. I z tego, co słyszałem newsy, nawet całkiem fajne przyjęcie było tej paczki, tego, no ogólnie Halo Reach na Steamie, ale właśnie mordowanie gry to jest, tak jak wspomniałem, to jest coś, o co zaczynam się martwić, tylko że to jest taki problem absolutnie pierwszego świata i fanów najlepszych serii gier na świecie, ponieważ ja Halo doceniłem po dwóch odsłonach ogranych, po wielu godzinach na wysokim poziomie trudności, po wielkim wysiłku, po długim okresie męczenia się trochę, kiedy wszystkie te systemy, cały projekt gry, całej mechaniki tak nagle u mnie kliknął, zrozumiałem jak w to należy grać, gdzie należy, kiedy należy czego używać, jakie mechaniki, jak celować, jakie broni używać i wtedy to mi popelować, jakie broni używać. I wtedy to mi po prostu wszystko tak idealnie siadło i od wtedy już nie puściłem tej serii gier. Tak mi się bardzo spodobała. Tylko że to było takie trochę wymuszone. Trzeba było poznać tego pada, zrozumieć czego ten pad jest najlepszy. Mieć trochę problem. Tutaj wiedzieć kiedy rzucić granat, kiedy się wycofać, kiedy się podleczyć.
A tutaj, jeżeli ja siadam i na drugim najlepszym, najwyższym poziomie trudności wchodzę i morduję wszystkich, bo po prostu mam 100% celność, to jeżeli ktoś opanuje tę grę z tym celowaniem na tym zabójczym przyrządzie, jakim jest myszka, która oczywiście wiemy jest zupełnie innym doświadczeniem niż takie ograniczone celowanie padem, no to mamy, wiecie, przykładowo obracanie się mam ograniczone cały czas na gałce pada. Jakbyśmy mocno tego nie zmienili, to zawsze albo będziemy się szybko obracać, albo stracimy na precyzji wtedy. Myszą będziemy mordować tych przeciwników. Ja ich wymordowałem po prostu zimną krwią i na tym kanale zajmujemy się jakby, nie wiem, uwielbianiem tej serii gier. Tym się tutaj zajmujemy. To jest coś, po co to w ogóle istnieje. I jestem straszliwie zmartwiony, że przez wersję na peceta, która będzie taka zbyt łatwa, to ktoś podejdzie do tego jako do standardowej strzelaniny, która jest dziwna, bo jak kucam, to nie mam lepszego celowania, bo karabin nie ma przybliżenia w tych starszych odsłonach i w sumie nie da się w to grać jak w takie Call of Duty. Ja kiedyś miałem takie podejście. Ja całe Halo 3 przyszedłem, próbując to grać jak w Call of Duty, strzelając z daleka, z karabina do przeciwników i się wkurzając, czemu nie mogę przycelować, czemu jak celuję, to nie mogę strzelać. I boję się bardzo, że to taki zbyt łatwy poziom, powtarzam, każdy gra jak lubi, każdy może sobie siąść, kupić tę grę, przejść ją kompletnie olewając na myszce z super aimbotami na najniższym poziomie trudności i stwierdzić, że dziadostwo, takie jego prawo. Tylko że część geniuszy tej gry takim osobom i się trochę o to martwię, bo jednak ta gra zasługuje, żeby ją w ten sposób docenić i chciałbym, żeby premiera na PC-cie przysporzyła jej jak największą ilość fanów. Dobra, na razie takie pierwsze moje wrażenia, zobaczymy jak się sytuacja dalej rozwinie, a teraz dziękuję wam bardzo za uwagę, powiedzcie czy gracie w Halo Reach na PC-cie, jak wasze wrażenia, no i czy sądzicie, że mój problem jest jakoś taka kwestia mojej wybujałej wyobraźni, czy może nie spodziewać się tutaj zbyt wielkiego przyrostu ludzi, którzy zakochali się w PC-towej wersji gry tak bardzo jak wy do tej pory. Więc teraz dzięki za uwagę. She just lost her father. She needs a full psychiatric workup. She's not the only one. Lock it down, both of you.